dla gospodarki był bardzo trudny rok, doświadczenie związane z COVID-em, z pandemią, brak właśnie tej możliwości integracji, brak relacji handlowych na żywo, mocno na gospodarce zaważył i zaważy. Dzisiaj to doświadczenie pokazało nam, że musimy się adaptować do sytuacji i wykorzystywać wszystkie inne możliwości, między innymi te właśnie, które proponują nam rozwiązania cyfrowe, aby te relacje z partnerami handlowymi podtrzymywać, zacieśniać, aby no, gospodarka mogła dalej działać tą formułą, taką, która ma umożliwić nam dalsze podtrzymywanie kontaktów handlowych, także ich rozwój. Tak w wypadku Bulk Military Expo, jak i targów Intermare, jest wdrożenie platformy online. I wydaje się, że to jest bardzo ciekawe, rozwojowe rozwiązanie. Także i my jesteśmy przekonani, że rynek, miejmy nadzieję, wróci do normy i będziemy się mogli spotkać na żywo. Ale jestem absolutnie przekonany, że nasza przyszłość to są rozwiązania docelowo też hybrydowe. A więc z jednej strony spotkanie dzięki narzędziom cyfrowym na platformie online, a z drugiej strony spotkanie na żywo. To pokazują trendy, które miały miejsce już przed pandemią, a więc silny rozwój możliwości budowania społeczności na platformach online. To są już w tym wymiarze konferencyjnym, kongresowym produkcje zbliżone do produkcji telewizyjnej z wieloma znanymi speakerami, krótsze formaty, rzeczywiście z dobrą oprawą audio, wideo, a więc angażujące też uczestników. I to może być bardzo interesująca formuła. Poza tym, to nie jest tylko jedno spotkanie w ramach platformy online. To jest zbudowanie społeczności w ramach takiej platformy, która może ze sobą współpracować, zacieśniać swoje więzi biznesowe, relacje handlowe, nie tylko podczas wydarzenia, ale w dłuższym okresie, w którym platforma działa. Też pozwala na taką klasyczną, interesującą prezentację samej firmy, jej profilu, także poprzez wirtualne stoisko targowe, z pełną informacją właśnie o firmie, z jej materiałami reklamowymi, z bezpośrednią możliwością kontaktu z osobami, które reprezentują daną firmę i które obsługują takie wirtualne stoisko z możliwością pobierania wizytówek. I myślę, że dzisiaj wszyscy ci, którzy chcą nadal biznes prowadzić, wiedzą, że nie mogą podjąć ryzyka oczekiwania na lepszy czas i w tym sensie prawnym, czyli możliwości organizacji spotkania na żywo, a z drugiej strony z racji bezpieczeństwa. Pracujemy z naszymi klientami, aby właśnie przekonywać ich do tego rozwiązania. Myślę, że wszystko jest na dobrej drodze.